Dobra, jesteśmy w nowym miejscu. Idziemy się czekować. Tak, tutaj byliśmy kiedyś. Na tym kempingu zapadła bardzo ważna decyzja. Kluczowa dokładnie w tutaj. Jakieś 8 lat temu? No jakoś tak. Nigdy więcej pod namiot. Kupujemy busa. Samo kupienie nam zajęło jeszcze 2 lata, ale decyzja zapadła tutaj. No, staliśmy tam, na tamtej. Tam staliśmy. 449 zł masz idealnie. Panie kierowniku wycieczki, czego szukamy? Parceli. Bo facet na recepcji nie wie, które ma są wolne. Mamy sobie znaleźć kilka, przyjść i powiedzieć, to nam powie, czy jest wolne. Następna też jest. Gdzie cały ten rządek jest bardzo dobry. Poszukiwania trwają. Tymczasem, Kasiu, zobacz jaka piękna lama. Sytuacja ogólna, prośba o nakreślenie. Zalogowaliśmy się na kemping i zostajemy tu do końca wyjazdu, czyli aż się pogoda zepsuje. Dzisiaj jest środa, co najmniej czwartek, piątek. Jeśli w piątek będzie ok, to dostajemy w sobotę. Jeśli w piątek się pogoda zepsuje, to w piątek się zewije. Parcelę mamy ładną, pod platanem, w cieniu. Pod platanem pani siądzie z panem, rozkładamy namiot, ja rozkładamy... Rozkładamy foteliki, otwieramy piwo i zaczynamy cieszyć się wakacjami nad Balatonem. Pierwszy dzień w Balaton Firet. Dzień kończymy wieczornym spacerem po miejscowej promenadzie. Magda twierdzi, że jak tutaj byliśmy, to przychodziliśmy tu na spacer. Ja tego kompletnie nie pamiętam. Kemping pamiętam bardzo dobrze i plażę, natomiast tę promenadę z jakiejś przyczyny wyparłem. Nic nie pamiętam tutaj. Mam wrażenie, że jestem tutaj pierwszy raz. No nic, przejdziemy się, zobaczymy jak to wygląda. Kupić ci coś? Tak, kup mi coś. Pokaż jak gały robi. O. Kup mi coś. Ale mięciutki jest. I żółty, i żółty. Mi się tu podoba. Strefa luksusu. Jakby śpiewał to gdzieś we Włoszach, to spokojnie. Taki luksusowy kurort, nie? W reprezentacyjne miejsce Balaton Firet. Reprezentacyjna promenada, port jachtowy. Ładnie tu jest. O, widać klasztor Tihany. Mamy piękny widok na półwysep Tihany. Dzisiaj tam byliśmy. Trochę może w komputerze uda się powiększyć, to zobaczycie klasztor. I kolejne spojrzenie na port jachtowy. A co żrą? Cokolwiek. Co im rzuciłyście? My nie, ale gdzieś poruszyła im plesk i też zegarły. To nie jest polska kaczka, czy węgierska, czy jakakolwiek inna. Wszystko jedno. To jak, Magduś, pomału kończymy ten dzień? Tak, ale jeszcze przejdziemy się z Magdą do końca i będziemy wracać w kierunku kempingu. Ale pięknie, co? Widzimy się rano przy śniadaniu. Kawę zrobisz? Zrobię jutro kawę, tak. Widzimy się jutro, do zobaczenia. Dzień dobry. Jest kolejny poranek. Krzysztof obudził się o świcie. Ten świt wskazuje przed 10. Dzisiaj pospaliśmy. I najwyższy nadszedł czas na... No takie śniadanie, nie wiem, czy to już będzie brunch chyba. Już 10 jest tak. Chodzi, że będzie brunch. Aleś tu się dobrze spało. Wczoraj był długi spacer, wczoraj przeszliśmy po 15 km. Także nic dziwnego, że pospaliśmy. A dziś wstajemy i zaczynamy dzień od kawy, śniadanka. A potem jest jajecznica, a potem jest plażing, supping, wypoczynek, relaksik i przekąski. Zobaczymy, jak będzie. Miłego dnia sobie życzymy. Dzisiaj będzie bardzo intensywne śledzenie prognozy pogody. Czy jutrzejszy dzień będzie całodzienny, czy przelotny? Ja cały czas liczę, że to będzie deszcz przelotny i po jakimś jednak nie będziemy się musieli zawijać. Zobaczymy. W jajecznicy będzie taka sałatka. Pokaż, Magda, jaka ładna jest. Kolinka z oliwek. Już się przerzuciliśmy na pieczywo węgierskie, nam się polskie skończyło i to zawsze jest wielki ból, jak tam się kończy chlebek polski. Może kiedyś złapiemy przepis od pewnego kanału zaprzyjaźnionego i zaczniemy piec własny, ale to... Przepis jest w odcinku. Przepis jest w odcinku, tak. Ci, co mają duży kubek, niekoniecznie dostaną więcej. Wiem, że słońce grzeje nieźle. To ja sól przyniosę. Taka jajecznica. Pierwsza w tym sezonie. Kempingowym, tak. A co jutro będzie na śniadanie? Jeszcze nie wiem. Już zaskoczę cię. Kanapki z dżemem. Kanapki z dżemem. Skąd jest? Smacznego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czyli co, jemy śniadanie i nad balaton. Tak. Tutaj przynajmniej mamy zejście do jeziora prosto z kempingu, nie musimy na zewnątrz przechodzić, jest bliżej niż na poprzednim kempingu. Plaża w sumie podobna jest. Tak jak całe balatony po prostu są te trawiaste plaże. Ale wczoraj wieczorem właziłem do wody i tak jak na poprzednim kempingu było bardzo ciepła, ta woda była, wchodziło się jak do zupy, to tutaj bym tak powiedział bardziej mazurskie standardy. Nie jest źle, ale raczej chłodna była woda. Czyli na kąpiel balatony się nie załapie. Magda się nie załapie, nie wlezie. To proszę o... Dobra, to bierzemy się za śniadanie. Jak relaksik? Bardzo przyjemnie. Bardzo. Trochę w cieniu, trochę na słońcu. Tak, idealne słoneczko, takie rozgrzewające. Magda twierdzi, że woda jest zimna. Bardzo. Próbowaliśmy wejść. Nie jest woda dla mnie. Ja dzisiaj już pływałem na słupie, z którego spadłem kawał od brzegu. Widziałyście to w ogóle? Spektakularnie było? Czy nawet nie zauważyłyście? Ja nie, Kasia też tam obserwowała, ale nie widziałyśmy, chyba nie widziałyśmy. Wróciłem w pław, także już mam dzisiaj zaliczone i pływanie na słupie, pływanie w pław. Jedną kąpiel. Kasia poszła pływać na słupie, idę ją sfilmować. Jest i Kasia, nie wiem, czy spadła z tego słupa, czy sama zeszła, ale już jest poza. Pokażę wam plażę przy kempingu i tym razem nie musimy nawet wychodzić z kempingu, to jest na terenie kempingu. Prosto z pola wchodzi się na taką plażę. Trawa wzdłuż samego jeziora, taka promenada, pomosty, takie schodki, wchodzi się do wody. Dosyć płytko jest, jak widzicie, ludzie. O, Kasia wchodzi na słupa. tutaj przystań jachtowa. Jak widzicie, windsurfing. Są miejsca na słońcu, są miejsca w cieniu, pod drzewem. Bardzo fajne miejsce. Także dzisiaj plan jest taki, żeby cały dzień spędzić tutaj nad Balatonem. Pogoda dopisuje. Cały czas martwimy się o jutrzejszą pogodę, bo prognozy pokazują, że być może będzie deszcz. No i nie wiemy, czy będziemy wracać jutro, czyli w piątek, czy zostaniemy jeszcze do soboty. Boisko do piłki plażowej, nożnej i siatkowej. Co kilkanaście metrów takie schodki, którymi sobie wchodzimy do wody. Są też takie pomosty, deki, na których się splażowanie można rozłożyć. Także plaże fajne. Aby całkowicie nie zgnuszyć na plaży, postanowiliśmy zagrać w pula. To taka, wiecie, emerycka gra, co by się chociaż ruszyć z kocyka i zrobić kilka ruchów w kierunku trafienia w małą kulkę. Mamy kulki, mamy tak małą kulkę świnkę, usiłujemy postawić pulę jak najbliżej. To nasz pierwszy raz, także nie wiemy, czy mamy dobrą technikę, pewnie nie. Na pewno nie mamy boiska, mamy kawałek trawnika, więc działamy. To jest cel, w który będziemy próbowali trafić. Magda, która próbuje trafić. Ja nie wierzę, czekaj. Ła! No prawie idealnie. Kto grał zieloną? Rozrzut jest duży, tym razem wygrała Kasia. Kolejna runda. Przestrzelone. Teraz obserwujemy technikę spódniczek. O! To był, ja wiem, 5 cm od celu. Zielona czyja jest? No to Kasia zdecydowanie. Dzień dobry. Mamy piątek, 31 maja. No i sytuacja jest taka, że nam się zmieniła pogoda. Wstaliśmy rano, zjedliśmy leniwe śniadanie i zaczęło padać po prostu. Przyszły chmury, lało chyba za 2 godziny, a my żeśmy sobie zrobili krótką drzemkę. To jest nasz ostatni dzień nad Balatonem. Jutro z samego rana startujemy do Polski. No i zanim pojedziemy stąd, zabierzemy się. Jak zwykle chciałem wam pokazać kemping. Kemping jest duży, jest to spory obiekt i nie jest to rzecz nowa. Myślę, że to tutaj początek, sądząc po architekturze tutaj tych bungalowów, to są lata 60., 70., czyli to jest miejsce, które tutaj było od zawsze. Na pewno największym atutem tego kempingu to jest plaża. Wczoraj widzieliście, spędzaliśmy cały dzień na plaży. Pięknie to wygląda, ładnie utrzymane. Warto przyjechać tutaj dla tej plaży. Sam kemping też nie jest zły. Dużo cienia, wielkie drzewa, parcele małe, średnie, duże. Oczywiście na każdej parceli jest prąd, na niektórych parcelach jest też woda. To tam bliżej sanitarnych tych budynków. Natomiast jeśli chodzi o same sanitariaty, z tego co żeśmy się zorientowali, są 3 pawilony sanitarne. Jeden, ten najbliżej ulicy, jest słaby. Bym powiedział, no jest, bo jest niby czysty, ale stary i taki nieładny. Środkowy i tak jest zamknięty, ale ten najbliżej balatonu, najbliżej jeziora jest po remoncie. Tam jest czysto, ładnie, także spokojnie 4 punkty na 5 dajemy. Czy warto tutaj przyjechać? Jeśli chcecie posiedzieć po prostu spokojnie nad balatonem, miejsce idealne. Wczoraj widzieliście spacer miejscową promenadą, także jeśli chcecie trochę miejscowego luksusu zaznać, też można sobie pójść na spacer. Baza wypadowa na półwysep Tihany, do tego lawendowego miasteczka, też stąd możecie się wybrać. Także w sumie miejsce fajne. Aha, i informacja o cenie. Tym razem od razu Wam powiem, bo sprawdziłem. Kemping akceptuje kartę ACSI. Jesteśmy jeszcze poza sezonem, także za nasz standardowy zestaw 2 osoby van prąd 23 € za dobę. Taka jest cena. Cóż, kemping widzicie? My jeszcze nie kończymy tego vloga. Idziemy teraz na spacer, ponieważ przestało padać. Nad jezioro to chyba dzisiaj nie bardzo pogoda, chyba że się po południu rozpogodzi. A teraz wybieramy się na spacer do centrum Balaton Fired, na tę promenadę. Liczymy na to, że trochę przejdzie deszcz, przejdą chmury i tam sobie pospacerujemy. Taka sytuacja. Leje. Leje. To jest charakterystyczne tego miejsca. Zawsze rozwijamy się w deszczu. Ostatni raz. Dobra, opady miały być przelotne, przejściowe. A utrwaliły się. Czekaj, no to zaczęło wiać. To jest szansa, że przewieje te opady. Miejsce znane, bo jesteśmy tutaj, gdzie przedwczoraj byliśmy na wieczornym spacerze. Ogród Różany, port. Aleja z... jak się te drzewa nazywają? Platany. Z platanami, tak. Ciągle zapominam. Aleja z platanami. A tylko, że dzisiaj w deszczu. Nie dajemy za wygraną, idziemy dalej na spacer. Będziemy jeść, bo dawno nie jedliśmy. Dawno nie jedliśmy, także jak pada, to tym bardziej chyba trzeba coś zjeść. Tak, nie będziemy jeść kaczki, bo kaczka się na nas patrzy. Kaczki tutaj chodzą, się patrzą. Będziemy jeść zupę rybną z Suma. Czyli coś, co lubimy na Węgrzech. Kluski ze słoniną. Magda wzięła sobie łazanki z twarokiem i słoniną. Będziemy pić wino. Tak dla odmiany, białe. No jak to na Węgrzech. I będziemy mieć widok. Będziemy tutaj siedzieć, póki nie przestanie padać. Najwyżej się wtoczymy na kemping. Będziemy liczyć kaczki. Czyli odpuszczamy food trucki. Nie wiadomo. To co, po tej zupie jeszcze food trucki? A co? Będziemy tu długo siedzieć, do kolacji na przykład. O rany, goni ją! Gdzieś jak mówię, aha! No, ja, tutaj się sceny dantejskie dzieją. No nic, czekamy na obiad. Będzie chyba obiad, prawie 14 jest. O 14. Nazwijmy to lunchem. Wino jest. Nazwijmy to lunchem. Dziękuję. No. To za ostatni dzień maja. Może czerwiec będzie łaskawszy. Patrz, jak on goni. Dobre wino. Wjechały posiłki. Wjechały posiłki. Zupa rybna. Suma. Suma. Dziękuję. Pachnie dobrze. Pachnie dobrze. Troszeczkę sobie doostrzę. Musimy pamiętać, aby zrobić zapasy do domu, bo nam się pokończyły te wszystkie ostre rzeczy domowe. A podasz mi chlebek jeszcze? Mondjuk a kötően a 6 év másra. További szép. Köszönjük szépen, viszontlátásra. I w tym momencie taki żar uszami. Dobra, zobaczymy, co Magda ma na obiad. Opowiadaj. Ja mam też, to jest bardzo tradycyjne tutaj na Węgrzech, mam łazanki z parogiem i z parkami. Coś takiego się u nas je na Warmii na przykład. Jak w przedszkolu. Dobre? Może być. Smacznego. Kasia też je zupę tam w trzecim rzędzie. Taką jak ja. No i przestało padać. Chmury jeszcze ciężkie wiszą. Ale przynajmniej nie pada i ma nie padać do wieczora. W nocy znowu może padać. Idziemy sobie jeszcze pochodzić. Zrobić ostatnie węgierskie zakupy, bo trzeba kupić paprykę, pastę paprykową, suszoną paprykę, salami, może węgierskie wino, węgierskie słodycze. I dziewczyny chcą jechać do Tichany, a ja sobie posiedzę na kempingu, odpocznę. No i jutro będziemy śmigać do domu. Dobrze, że przestało padać, przynajmniej można fajnie pochodzić sobie teraz. Dobra, balatoński bryloczek jeszcze. Co tam jest napisane? Seks. Seks. O nie, to tak nie. Bo cię dzwonił całą drogę. Jakieś nerwicy się nabawię. Tu jest właśnie z flagą. A taki na górze liter... O, tak, mi się ten podoba. Bo tu jeszcze masz taki z mapką. Nie, to ten mi się bardziej podoba. A weź go pokaż do kamery, tylko trzymaj, ja zjadę kamerą. Balaton. Podoba ci się ten? Może być, jeszcze przerzucę. Bo to jest to samo, czy tak, to jest to inny? To jest to samo, bo jeszcze jest taki... Nie, to mi się ten z napisem bardziej. A z kaczką? Nie. Z żaglówką? Nie, z napisem. Kończymy nasz pobyt nad Balatonem. Balaton Firet to był nasz ostatni przystanek. Ruszamy. Dochodzi 8 rano. Pewnie za 12 godzin będziemy już w domu. A Wy, cóż, jak zwykle bądźcie gotowi do subskrypcji naszego kanału, do lajków, komentarzy. Będzie nam bardzo miło. I widzimy się na jakiejś kolejnej wycieczce. Polecamy nasz kanał. Do zobaczenia.